to się? Złapali tego gościa i jego dziewuchę. W takim razie kto został? Tylko gość i dzieciak? Tak, oni. I to, co było w tym samochodzie. Ale spierdol. Ej, ile mamy tu stać i bawić się jajkami? Kto tam jest? Osłaniaj mnie! Tak! Za tobą! Zaraz cię zajebię! Nie! Nie! O, rany! Wytrzymać i przetrwać. Co?
Chodź! Proszę bardzo. Już niedaleko. Przebywałam w podobnym miejscu, w bostońskiej strefie kwarantanny. Chodźmy tą aleją. O, to ta jebana ciężarówka. W porządku, nie wychylaj się. Musi być dobry. Ej, słyszałeś to? Ja pierdolę! On ma
Co do chuja? Jem! Czekaj! Przestań! Patrz! Złaź z niego! Spokojnie, synu. Tylko spokojnie. W porządku. To nie są bandziory. Opuść broń. Kurwa, dowaliłeś mi. Bo właśnie chciałem cię zabić. Myślałem, że jesteś jednym z nich. Ale zobaczyłem ją. Oni nie trzymają ze sobą dzieci. Spowalniałoby ich. Ty krwawisz. Nic takiego. Jestem Henry. A to Sam. A ty jesteś Joel, dobrze usłyszałem? Eli. Ilu was jest? Nikt nie przeżył. Ej, nie wiemy tego. Było nas trochę. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wybrać się do miasta, szukać zapasów. Wciągnęli nas w zasadzkę. Rozdzielili nas. Teraz chcemy tylko stąd uciec. Możemy sobie pomóc nawzajem. Eli. Przecież tak będzie bezpieczniej. Ma rację. Możemy sobie pomóc. Niedaleko stąd mamy kryjówkę. Tam możemy spokojnie pogadać. No dobra, prowadź. Za mną. Sorry za tę akcję z bronią. Nie martw się. Pewnie zrobiłabym tak samo. Skąd jesteś? Aż z Hartford. Naprawdę? Musimy być ostrożni. Mają tu posterunek w okolicy. Jesteś tu tylko spółką? Obiecałem komuś, że się nim zajmę. No tak. Podziwiam. Proszę bardzo. Super. Eli! Znalazłem twój komiks!
Czekajcie. Wszyscy cicho. Odejdźcie od okien. Odjeżdżają. Rany. Ta jebana ciężarówka prześladuje nas od samego początku. Sam, co ty robisz? Nic. Wyrzuć to. Mój plecak jest praktycznie pusty. Pamiętasz, jaką mamy zasadę? To prawie nic nie waży. Zasada! Jak brzmi? Bierzemy to, co niezbędne. Zgadza się. A teraz chodź. Jak daleko jeszcze? Nie. Jesteśmy blisko. Eli, osłaniaj nas. Zdaje się, że ktoś tu był, ale poszedł już. Dobra, to Sam. A gdzie reszta? Okej. Chcieli sprawdzić jeszcze raz. Upewnić się, że niczego nie przeoczyliście. Dobra, obserwujcie tam, a ja sprawdzę ten. Poszukam w okolicy. Sprawdź tam! Udało się. Nieźle, staruszku. Chodźcie na ciężarówkę. Tymi drzwiami. Jesteś pewien, że to bezpieczne być tak blisko nich? Tylko ja mam klucz. Skąd to masz? Zabiłem jednego. Chodźcie. Jest tutaj. Ile masz lat? Ja? Tyle samo? No, prawie. No tak.
To tutaj. Co nie? Witam w moim biurze. Jak długo się tutaj ukrywacie? Od kilku dni. Znaleźliśmy trochę jedzenia. Chodź. Jagody. Mamy tu niezły zapas. Chcesz trochę? Nie. Wyluzuj, stary. Nie gryzę. Czemu nie uciekliście? Wciąż czekamy na lepszą okazję. I co? Chodź. Coś ci pokażę. Popatrz na tych skurwieli. Zbierają się tu codziennie i warują przy tym cholernym moście. A nocą? Zastawiają tam strażników. Gdy zajdzie słońce, wtedy mamy szansę. Będzie mniej ludzi, możemy się przemknąć. Może się udać. Musi się udać. Na pewno się uda. Mam jeszcze jedną. Dobra, gotowa? Nie zrób sobie krzywdy. Od dawna nie widziałem, jak ten chłopak się śmieje. Kolejna porażka. A ona niczym się nie przejmuje. Dobra, gotowa? To dokąd idziecie? Podobno świetliki mają gdzieś bazę na zachodzie. Chcemy do nich dołączyć. Co? Śmieszy cię coś? Po prostu ostatnio sporo ludzi pokłada nadzieję w świetlikach i dlatego... No, może nie bez powodu. Więc nie wiesz, gdzie oni są, ale chcesz ciągnąć swojego brata przez cały kraj? Powiem ci tak. Zajmij się swoją dziewczyną, a ja zajmę się moim bratem. Spokojnie. My też szukamy świetlików. My jesteśmy tutaj. A tu stoi opuszczona wieża radiowa, zaraz za miastem. Jutro mam się tam spotkać z tymi, którzy ocaleli z naszej grupy. Jeśli chcecie do nas dołączyć, wyruszamy nocą. W takim razie musimy odpocząć. Mówi, że czas się zbierać. Słuchaj, będziemy się przemieszczać szybko, więc trzymaj się blisko mnie. Jak rzep. Jak rzep. Jak rzep. Jasne. Dobrze, dobrze. Dobra. Gotowi? Tak. Dobra. Dobra, nie oddalajcie się, okej? Wiesz, co robisz? Tak. To dobrze. Spokojnie, staruszku. Mam nadzieję, że wiesz, dokąd iść. Tędy.
Spróbujmy ich zdjąć po cichu. Prowadź. Idę za tobą. Okej. Hej, jak leci? Próbuję nie zmarznąć. A co u was? Załatwiliśmy paru zakażonych, ale ani śladu tych turystów. Myślisz, że nadal są w mieście? Zabici. Dobra, chodźcie. Ej, Joel, jeden jest przy reflektorze. Widzę